skromnych drogach Eltafy. Na ten moment, żeby dzień jak dzisiaj się rozpoczął, Eltafa czekała 2 lata. Śmiem twierdzić, że Świnoujście czekało niespełna 50 lat na to, żeby Artur Cieślar w swoim mieście wystawił swoje obrazy. Wygląda na to, że mam 100. I chciałam Ciebie pozdrawiać. Proszę Państwa, o tym naprawdę, żeby Artur był tu w tej kawiarence, najpierw z książkami, a później z obrazami, marzyliśmy od 2 lat. Ten dzień jest wymowny, dla nas bardzo szczęśliwy. I nie ukrywam, że jest to dla mnie szczególny dzień. Pióra, pędzla, pisarz, podróżnik przez najbliższe 2 dni będzie gospodarzem tego miejsca. Oddaję mu mikrofon. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło i naprawdę jestem niezwykle wzruszony, że w moim mieście rodzinnym, bo to jest moje miejsce, dla mnie to jest bardzo, bardzo wzruszające, naprawdę. Może teraz jakoś tak nie potrafię się wzruszyć szybko, ale proszę mi wierzyć, że jak tutaj leciałem wczoraj do Państwa, to sobie właśnie myślałem, że to jest takie w życiu twórcy ważny taki moment, w którym coś się w życiu robi, najpierw trochę dla siebie i najpierw ze swojego powodu, bo taka jest prawda, że każdy gdzieś tworzy z własnego jakiegoś wewnętrznego motoru, który w nim jest, a potem dopiero się to przekłada na coś zewnętrznego, na jakieś to dzieło zewnętrzne. Ale też nieprawdą jest, że robi się coś dla siebie. Nigdy się dla siebie nie robi, moim zdaniem. Pierwszą rzecz, jaką w ogóle napisałem, która wydawała mi się takim tekstem, który jest wart publikacji, od razu czułem, że to ktoś powinien zobaczyć. I najczęściej moje pierwsze opowiadania, które pisałem, wysyłałem moim przyjaciołom, znajomym w listach. I tak naprawdę to oni mi powiedzieli pewnego dnia, słuchaj, ale to musisz po prostu coś z tym zrobić, bo to jest zbyt fajne, to trzeba gdzieś opublikować i tak dalej. Dopiero jak do Nepalu pojechałem w 1996 roku po raz pierwszy do mojego lamy tybetańskiego, już nie żyjącego zresztą, mojego duchowego nauczyciela, to tam proszę sobie wyobrazić, że spotkałem astrologa, takiego bardzo zwykłego, powiedziałbym nawet łachmyta, siedzącego na schodach, wyglądającego jak żebrak, który powiedział, proszę pana, ja chcę panu powróżyć. No więc ja stwierdziłem, że żal mi go było, bo widziałem jak wyglądał, dałem mu te 100 rup i mówię, no dobra, wróż. I on mówi, proszę pana, pan będzie postacią medialną, pan będzie pisał książkę. A ja wtedy w ogóle absolutnie w życiu nie pomyślałem nawet przez myśl, nie przeszło, że ja napiszę jakąkolwiek książkę. To było wiele, wiele lat temu. I rzeczywiście tak się zdarzyło w moim życiu, że podjąłem pracę z magazynem Zwierciadło. W końcu w 2004 roku wpadłem na pomysł pierwszej książki i to już po prostu poszło. Bo bakcyl twórczości jest taki, że jak się go raz połknie, to po prostu chce się dalej i chce się więcej. Nie tylko dlatego, że za tym idą jakieś splendory i pieniądze, bo proszę mi wierzyć, że najczęściej nie. Natomiast dlatego, że ponieważ życie jest takim, ja to tak przynajmniej rozumiem, procesem twórczym i takim ciągłym poznawaniem i poznawaniem siebie samego, ale też w relacji z innymi, to twórczość jest czymś, jakimś takim amplifikatorem, takim czymś, co wygląda jak gdyby intensywnie. Namalowałem na cześć Davida Bowiego, po śmierci Davida Bowiego. Państwo na pewno znacie ten teledysk, on jak gdyby wyprzedził własną śmierć artystycznie. Wiedział, że umiera, bo chorował długo na raka i stwierdził, że testamentem będzie płyta, którą wydał, przepiękna, oraz wszystkie materiały wideo, które do tej płyty zrealizował. I ja namalowałem marabuta, który jest owinięty bandażem, tak samo jak w jednym z teledysków David Bowie występuje z zasłoniętą twarzą
bandażami, dlatego że kiedyś był taki rodzaj pochówku, że ciało owijano bandażami. Najpierw oczywiście było balsamowane i później składane bez żadnej trumny, bez żadnego opakowania prosto do ziemi. Tutaj jest marabut czyściec. Marabut czyściec, czyli taka otchłań z... Teraz już mogę mówić, bo wy najpierw sobie obejrzeliście, mieliście swoje myśli, a teraz ja mogę mówić. Więc to jest taka otchłań marabucia w czyśćcu, czyli mamy stan pośredni pomiędzy czymś, co się będzie działo. Zamknęło się życie, otwiera się coś kolejnego i tu mamy sylwetki tych ptaków w takim stanie jak gdyby zawieszenia, w takiej białej wstędze życia. Tu mamy flaminga, którego przewrotnie nazwałem gejsza. Pisane gej, tak jak gej po amerykańsku, i myślnik sza, s-h-a, gejsza. Czyli z jednej strony to jest taka z japońską parasolką, taka samica flaminga, taka gejsza, a z drugiej strony to jest taki flaming, być może samiec, który ma mnóstwo swojego własnego jakiegoś wdzięku i po prostu sobie pomimo tych mroków wyłania się w swoim jakimś takim pięknie. Tutaj mamy trzewikodzioba, którego nazwałem pan o głowie wieloryba, dlatego że to plemię w Sudanie, plemię Dinka, które żyje z tymi marabutami i je czasami widuje, uważa, że to jest zły omen zobaczyć takiego trzewikodzioba, nie marabuta, trzewikodzioba. Nazywają go panem o głowie wieloryba. Tak po prostu w ich języku się to nazywa. Tu mamy marabuta zaćmienie. Marabut zaćmienie, gra słów znowu, zaćmienie, ćmy, przekracza lęki. Lęki, które są charakterystyczne tutaj przedstawione przeze mnie za pomocą tych owadów nocnych, motyli nocnych. Tutaj mamy pustelnika ojca pustyni. Ojciec pustyni, czyli postać, która tacy duchowi, nauczyciele chrześcijańscy, którzy żyli między pierwszym a IV wiekiem, kiedy to chrześcijaństwo było odarte z wszelkiej tej formy, taką jaką ma dzisiaj, czy katolickie, czy jakiekolwiek inne, było czystym przekazem wiary w przekaz nauki Jezusa, bez żadnej formuły, bez żadnej struktury i tak dalej. To jest tak ojciec pustyni.